Poranna godzina w niedzielę, akurat na ciekawy, prosty temat, przyjemne o kryptografii kwantowej, postaram się nie zanudzić, bo oczywiście nie zastanawiam. Może się przedstawię, nazywam się Krzysztof Maśkowie, jeżeli chodzi o kryptografię, to właśnie moje hobby, studencki do na lata.
Co jeszcze warto wspomnieć? Istnieje problem pomiaru, na którym się opiera właśnie kryptografia kwantowa, czyli polega to na tym, że nie możemy zmierzyć i być pewnym stanu, powiedzmy, cząsteczek bez jego zmiany. Czyli każdy pomiar wprowadza zmiany do układu. Jeżeli chodzi o foton, to jest, powiedzmy, cząsteczka światła, jeżeli chodzi o polaryzację, czyli to jest kierunek. Tak? Pewny błąd merytoryczny. Proszę nie mówić cząsteczek z cząstkami, bo pan to robi na linii. Dobrze. Cząsteczki są skrajne, cząstki są skrajne. Dobrze, czyli dziękuję bardzo. Czyli cząstka. Mamy również polaryzację, czyli powiedzmy, pamiętaj, załóżmy sobie, że mamy, załóżmy, że to jest tak reprezentuje na foton. Kierunek tego fotonu to jest na polaryzację. Zakładamy, że mamy poziom skoczny w prawo i załóżmy, że to reprezentuje na naszym algorytmie o zielonym, to znaczy 0, a pionowy i skoczny w lewo reprezentujemy jako jedynkę. Wysyłając cząsteczki, przepuszczamy je przez kryształ kalcytu, który powoduje, ma charakterystykę płynności i powoduje, że tutaj akurat, żeby to było czytelne, zakładamy, że to jest baza prosta, czyli ustawiamy jest na kryształ prosto, a fotony spolaryzowane są poziomo, po prostu nie są to tylko poziome. I w przypadku tej fazy poziome przechodzą na poziome zawsze. Pionowe zawsze przechodzą na pionowe, a skośne w 50% przechodzą na poziome, a w 50% przechodzą na pionowe. Dodatkowo możemy bardzo ten kryształ ustawić skośnie, wtedy podobnie tylko w tym przypadku poziomy przechodzą nam na skośnie z 50% skośnie, jakby to być w lewo, z 50% prawdopodobieństwem w prawo z 50%, a również pionowe, a ukośne przechodzą na ukośne. No i tu mamy ten problem pomiaru. Mamy bazę prostą, która zapewnia nam pomiar cząstek pionowych poziomych, i to jest OK. I mamy bazę ukośną, która zapewnia nam pewien pomiar fotonów spolaryzowanych ukośnie pod ten kątem 45 stopni. No i byłoby fajnie, gdybyśmy mogli połączyć to i jednocześnie zastosować bazę prostą i ukośną. I najpierw sobie mierzymy, czy są poziomy pionowe, a później czy są ukośne. No i z zasadą nieoznaczoności Heisenberga wynika, że nie możemy tego połączyć i to jest właśnie podstawowy problem, który jest następnie wykorzystywany w tych algorytmach, które będą mały. Dwa proste algorytmy, algorytm Grovera. Algorytm umożliwia poszukiwanie danego elementu niepozorowanego, elementu zbiorze i algorytm Shora. Shora to jest algorytm faktoryzacji, czyli rozwoju liczby na czynniki pierwsze. Dobrze, algorytm Grovera, tak jak powiedziałem, pozwala na poszukiwanie danego elementu na elementowym zbiorze, czyli na przykład tutaj jest kwestia wszystkich szyfrów semantycznych, wszystkich szyfrów, gdzie mamy określoną budowę klucza i wymagane jest przeszukiwanie pełnego zbioru kluczy. Liczba wymaganych operacji w tym przypadku wynosi pierwiastek stanu, czyli mamy przyspieszenie kwadratowe, bo wyszukiwanie, powiedzmy, tradycyjne w naszym wypadku wymaga przejrzenia wszystkich tych kluczy, wszystkich tych liczb. Na czym polega? Jest to, powiedzmy, wyznaczenie na bazie danych odpowiedniego tekstu określającego dany element zbioru. No i przykład tutaj jest taki, że jeżeli mamy zbiór 10 do 16, to w przypadku klasycznych komputerów potrzebujemy około 1000 lat, a w przypadku komputerów kwantowych o podobnej budowie kilku minut.
drugi, aby Szara, czyli ten, który wiesz, mamy, który wskazał, że jednak ta geografia, powiedzmy, czy ta teoria optycznej kwantowej na coś się może przydać, pokazuje, w jaki sposób możemy przyspieszyć aktualizację liczb. Jak wiadomo, kryptografia asymetryczna oparta jest na dwóch podstawowych problemach, które mamy do kompozycyjnego i problemu faktoryzacji. W tej chwili najszybszą drogę faktoryzacji to mamy czasu mniej więcej takiego, a co powoduje, że na przykład mamy liczbę 400 cyfrową, zastosowanie tego algorytmu zajęłoby jej rozkład około 10-50 lat. W przypadku logarytmu Szora jest to dokonanie 3 tygodni. I rozłożenie na czynniki pierwsze tej liczby zajęłoby wiele ponad minut. To kubitowe jest to budowa, bo zadało to ten czas drastycznie rośnie z ilością kubitów, które mogą ze sobą ustalać. Tak, jak mamy zadanek, który mamy sobie policzyć, to było to kilkaset chyba wchodzących w tysiąc. Czyli nie na razie bardziej teoretyczne zagadnienie, ale o tym może za chwilę. Tutaj, jeżeli chodzi o faktoryzację, to wiadomo, że tutaj podstawowy algorytm, na którym nam zależy, na jego złamanie całego RSA. Ze względu, jeśli mam możliwość przekazania z Was książki na przykład kryptografia dla praktyków, mam takie pytanie, może chwilę pytanie, czy ktoś uważa, kto uważa, że algorytm wymiany klucza od Fickermana, pierwsza, często nazwane algorytmem asymetrycznym, RSA jest rzeczywiście pierwszym pomysłem na zastosowanie. Gutenberg również jest, powiedzmy. Czy ten Fickerman, Merk i Riverstein-Aberman rzeczywiście byli pionierami kryptografii asymetrycznej? A kto może? który będzie zawierał od 0 do 15, czyli
składający się tak naprawdę z czterech kobitów, zapisuje go w takiej postaci. Następnie wydałem prostą operacją XA modulo N, a wyniki umieszczamy w rejestrze B. Teraz wystarczy tylko sprawdzić, jak widać, tutaj mamy okres składający się z czterech liczb na komputerze kwantowym z dnia na godzinę w miarę szybko wyznaczający ten okres i sprawdzamy tylko, czy ta wartość tego rejestru jest parzysta, czy nieparzysta. Jeżeli nieparzysta, to musimy sobie wybrać inny komputer. A jeżeli N jest parzysta, to obliczamy tylko dwie wartości i sprawdzamy, czy to jest dziennikiem N. W naszym przypadku będzie tak, tam był okres równy 4, oczywiście tutaj widzę, że 1, 2000, 2002 to jest nieduży problem, żeby wszystko działało bez problemu. Czyli tutaj mamy 2 do potęgi 4, 2 do potęgi 4, czyli 2, czyli 2 do kwadratu, więc 1 jest równy 3, to jest również wykładnik, czyli 2 do potęgi 4, to jest 2 do potęgi 1, to jest równy 5. Sprawdzamy, czy się dzieje, no super. Złudne problemy związaliśmy z wykorzystaniem algorytmu Shora. Tak naprawdę, co rozumiemy przez kryptografię kwantową? Tak naprawdę chodzi tutaj o bezpieczną wymianę klucza. Wiadomo, że wymiana klucza jest problematyczna w naszym świecie. No i mimo tego, że istnieje super bezpieczne, udowodnione matematycznie szyfry Bernarda, czyli na przykład zastosowanie XORa z kluczem spełniającym szybko swoje warunki. Szyfr musi być jednorazowy, szyfr musi być losowy, a grubość tego klucz, przepraszam, jednorazowy, losowa, grubość klucza musi być przynajmniej tak długa jak grubość wiadomości. Stosując te trzy proste warunki otrzymujemy bezpieczny szyfr. No i jest problem tylko z wymianą tego klucza. Mamy, powiedzmy, jakiś czas temu w wojsku stosowano, powiedzmy, jakieś książki kodowe, był problem, książki, powiedzmy, że te listy tych haseł używane. Podobno czerwona linia Moskwa, Waszyngton była szyfrowana klikiem. No, no, nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest plotka. A tak naprawdę, mając metody wymiany tego klucza, bezpiecznie jesteśmy w stanie stworzyć super bezpieczny szyfr. Jakie algorytmy możemy tutaj zastosować do tego? Algorytm planeta prasady, algorytm planeta. Dwa pierwsze w skrócie omówię, na szczęście są te wzory. Dobrze, przenieśmy się do 2010 roku, mamy wybory prezydenckie. Powiedzmy dwóch czwartych online i pani Rada jako trzecia osoba, która pomoże nam zbierać głosy do odcinka Andrzeja oczywiście. Powiedzmy pani Renata stawia na czarnego badania kryptografii, czyli obiecy, to znaczy kryptografię kwantową i w ten sposób szyfruje klucz, który jest używany później do wymiany danych z Andrzejem. Przypomnę ten alfabet, który będziemy używać, czyli poziom na bezkreślne prawo, to jest to samo co 0, i on na bezkreślne lewo, to jest to samo co 1. Dobrze, Renata i Andrzej korzystają z kanału kwantowego, czyli na przykład z światła wodą i Renata wysyła Andrzejowi fotony o wybranej losowej polaryzacji, czyli w tym kierunku. I ona, odpowiadając zgodnie z tym alfabetem, który przed chwilą przedstawiłem, wartością 0 lub 1. Andrzej, jak mu się uda, to zmierzy polaryzację każdego fotonu i może w tym przypadku wybrać albo własną prostą, czyli ustawić pionowo ten kryształ, albo ukośnie. Pamiętam, że jak ustawić prosto, to uda mu się zmierzyć te fotony ustawiane pionowo poziomu, jak ustawić ukośnie, to uda mu się zmierzyć te fotony ustawione skośnie. Wyniki na przykład następnie Andrzej notuje i w następnym kroku Andrzej, dzwoniąc do Renaty, informuje ją, w jaki sposób ustawił swój zakres, z każdym fotonem, w jaki sposób ustawił swój, powiedzmy, ten analizator. Mówi, najpierw prawo za prostą, prosił. I wtedy Renata, wiedząc, że jeżeli wysłał pionowy poziom, on ustawił bazę prostą, to mógł być pewny, że mają te same wartości. Mówi, o, ten bit jest fajny, ten zachowany sobie dobraniany przed tymi ukryciem dalej przed tymi. Dla tych pewnych ustawień, później Andrzej wykonuje zamianę tych fotonów na wartości 0,1 i tak otrzymuje ciąg, który stanowi klucz kryptograficzny. Najlepiej przedstawić to na przykład.
Czyli powiedzmy, że oczywiście też transmisja musiała być plus na samym przekazie musiał być o wiele dłuższa. Renata wybiera sobie losową wartości 0,1, minus 0,1, 0. Następnie ktoś jest przyjęty alfabetem, może teraz zamienić jako na poziom lub na skrość w prawo, on sobie wybiera skrość poziom. Jedynkę może zamienić na pionowy, lub skrość na lewo, wybiera skrość na lewo, tym razem sobie wybiera pionowe, tutaj ma 0, wybiera poziome, 1 wybiera skrość na prawo i 0 wybiera skrość na prawo. Czyli 0 to jest skrość na prawo lub poziome, 1 to jest skrość na lewo lub pionowe. Dobrze, Andrzej teraz ma zadanie, żeby osobą ustawić ten polaryzator, czyli powiedzmy w tym przypadku X oznacza, że ustawił to skrośnie, a plus oznacza, że ustawił to pionowo. W tym przypadku, jak widzimy, ustawił skrośnie, ale Renata wybrała poziomo, ten fotel jest wspólny poziomo, tak więc uzyskał powiedzmy efekt 50%, nie mógł uzyskać poprawnej wartości, mógł uzyskać 50% prawdopodobieństwem fotel w ten sposób ukośny lub w ten sposób ukośny. Tutaj mamy fotel ukośny, polaryzację ukośną, pomiar bazę ukośną, więc tutaj jest wszystko ok. Tutaj mamy pionowe i bazę prostą, czyli tutaj wszystko ok. Tutaj mamy 0 polaryzację poziomą, bazę prostą, wszystko super. Natrafiali na tym przykład. Dobrze. Tutaj mamy jedynkę, czyli polaryzację skośną, ustawione jako skośna, czyli jest ok. Tutaj mamy skośną prostą, czyli tutaj nie jest ok. Tutaj wymieniają sobie, dzwoni Andrzej, mówi, a wybrałem skośną, ona powiedziała na to niedobrze, czyli nie pasuje na ten bit, tutaj na ten bit pasuje, nie pasuje. Na te, które pasuje, zamienia te wartości, zgodnie z tym przyjętym alfabetem, czyli pionowe skośne w lewo to są jedynki, a poziom skośne w prawo, a które nie ma, to są zero. Mają w tej chwili, udało mi się wymienić, ustalić 4 bity wspólnego klucza, które mogą wykorzystać na przykład do wymiany danych. Czyli tak, średnio 50% bitów zarejestrowanych przez Andrzeja to bity P, bo powiedzmy mają możliwość wylosowania bazy skośnej, bo prosty ma 50% szans, że wylosuje dobrą bazę. Pozostałe 50% takich niepewnych bitów zostaje odrzucony, z czego 25% te wartości tak mi się zgadzały, a 25% było niepoprawne. Nam zależy jednak od pewności, żeby ten klucz był cały czas tak sam. Czyli średnio trzeba wysłać, nie wiem, 100 bitów, żeby 50 bitów klucza wymienić. Dobrze, no fajnie udało nam się wymienić te 4 bity, no ale czy to, jaką mamy pewność, że powiedzmy Roman wyedukowany wystarczająco, nie złamy tam tej transmisji. Dobrze, zadam tutaj w środek Romana, z mojego Romana. W tym przypadku Roman również musi ustawić sobie jakąś tą tę bazę. Ustawmy, zaproponujmy, że wybrał prostą bazę dla wszystkich bitów. Także mając 0, po przejściu przez bazę prostą nie mamy żadnej różnicy. Otrzymujemy tutaj to samo. Mając tutaj bazę ukośną jednak, po przejściu przez fotą z kulacjonalną ukośnie, po przejściu przez bazę prostą widzimy tutaj różnicę. Tutaj nie ma różnicy, widzimy różnicę i widzimy różnicę. Tak naprawdę teraz Renata dzwoni do Andrzeja, wymieniają sobie te bazy. Renata stwierdza, to jest fajne, te pasy są niefajne, więc się nie bierzemy. Mamy teraz te 4 bity. Tak naprawdę pełny protokół, czy też tutaj wymiany klucza Renata Brasena powoduje, że powinniśmy teraz, Renata dyktuje mniej więcej przy dłuższych ciągach 10% wygenerowanego klucza, a Andrzej mówi, czy wartości się zgadzają, czy się nie zgadzają. Jeżeli był wykonany posyp, to 25% tych wartości się nie zgadzało. Tutaj mamy w naszym przypadku jeden, który uległ zmianie, który się nie zgadzał i prześledźmy może, jak to wyglądało. Był to
przyjmijmy księcia do zastrzeżenia. Prawo zwrócone, ten pokon w lewo zwrócone, żebyśmy mieli w lewo zwrócone, by było okej, ale akurat było nieszczęście dla Romana, żeby w prawo. Ale to my tutaj pan Roman sobie podejrzę, pan Solari ustawi swój skuter człowiek. Jak kto ustawi? Jak ustawi Pysa. Ale to? Podejrzymy, jak Andrzej ustawi Pysa. Jeżeli podejrzymy jak tak, w tym przypadku ustawienie Andrzeja tych powiedzmy kształtów musi być łaskowe i powiedzmy dokonywane. Ustawiamy raz tak, mierzymy, raz tak. No w tym przypadku no, chyba no, jeżeli Roman i Andrzej się zmówią, to oczywiście na temu muszą być, ale to w tym przypadku mam nadzieję nie zmieni. Drugi algorytm Beneta, trochę mniej znany, również mniej więcej podobna zasada. W tym przypadku Beneta korzysta z dwóch nieortogonalnych stanów kwantowych. Nieortogonalnych, czyli załóżmy, że nie mogą być one prostopadłe, czyli nie może wybrać poziomego i pionowego i dwóch skośnych, czyli wybiera sobie, że poziom to jest 0, a skośny to jest 1. No i Renata znowu odsyłam, że jak jest podana do danej osoby polaryzacji, które odpowiadają zgodnie z tym teraz nowe nowe tematyczne to drugie 0 i 1. A Andrzej dokonuje pomiaru w stanach ortogonalnych prostopadłych do stanu wybranych przez Renatę. Czyli Renata mówi, ja dzisiaj stawiam na fotonu ustawione poziomo z tego. A on mówi, że mówię, ok, czyli ja będę stosował powiedzmy pomiar na polaryzacji pionowej i skośnie. W tym przypadku Andrzej za każdym razem wybiera jeden z tych stanów i mierzy polaryzację w tym stanie. I w przypadku, gdy wybrał polaryzację ortogonalną do polaryzacji wybranej przez Renatę, czyli jeżeli ona wysłała poziom, a on wybrał pionowe, to niestety nie zarejestrują fotonu. Jeżeli wybrał, powiedzmy, ona wysłała poziom, a on zastosował ten skośny w prawo, to zarejestruje potem z prawdopodobieństwem 1:2. No i odwrotnie, w tym przypadku tworzy własny alfabet, piano, to jest 1, ukośnie to jest 0. Oczywiście nic nie wiadomo, w kontekście zaraz będzie zamontowane, jeszcze może coś wyjaśnić. No i w kolejnym kroku jawne Andrzej przekazuje Renacie informacje, dla których potem udało mu się zmierzyć. Czyli te, które mu się udało zmierzyć, to ma takie same jak ona. Dobrze. Czyli 0 może zawsze, 0 zawsze zamierza zamienia na poziom, 1 zawsze na skośny w prawo, Andrzej może dostosować skośny w lewo, piano prostopadłe. Oczywiście bez porównania z pierwszym. I teraz w tym przypadku jest skośny, czyli ma 50% szans na zarejestrowanie fotonu, to by się udało. W tym przypadku jest prostopadłe, czyli nie zarejestruje tego fotonu. W tym przypadku ma 50% szans na zarejestrowanie. Nie zarejestrował, w tym przypadku jest prostopadły, czyli nigdy nie zarejestruje. W tym przypadku ma 50% szans, że zarejestruje, mu się udało, i to jest to, się udało. Więc zgodnie z tym alfabetem, który Andrzej ma, zamienia to sobie na wartości 0,1, które są sobie równe. No i w tym przypadku podobnie jak w przypadku Dampy, jeżeli Roman zacznie mierzyć, zaczną się zmierzyć, i zmieni się polaryzacja powiedzmy tych cząstek, też część w ogóle nie dotrze do Andrzeja, no bo to wygenerowane przez mamę na przykład i również będzie możliwość posłuchania. Dobrze, komputery kwantowe. W ogóle za komputera może jakaś taka ciekawostka, bo miało być drugie pytanie, ale drugiej książki już nie mam, więc no trudno, to sam sobie odpowiem na to pytanie, bo jakby nie był powiedzmy zawieziony, że odpowiedzią nie dostał. Tak naprawdę większość ludzi uważa, że ENIAC był pierwszym komputerem powiedzmy czy tam maszyną obliczeniową. Na świecie, jak się okazuje, że tutaj wiadomo, sfałszowali ten, ale również Brytyjczycy, jak się okazuje, byli pierwszy, dwa lata przed ENIACiem stworzyli komputer Colossus, który miał za zadanie
też kryptografia i stanowi podwaliny tutaj wykorzystywanie platformą i stanowi podwaliny jakieś tam powiedzmy informatyki, były wykorzystywane do łamania szyfrów, szyfru Lorenz wykorzystywanego przez Twittera do kontaktu z wyścigami numerami swoimi. Jak się okazało, plany niestety i maszyny zostały zniszczone, więc trzeba powiedzieć im może na słowo, ale zakładając, że tak było. Dobrze. Podwracamy do komputerów kwantowych. I naprawdę teoria, że nie mamy czasu, może ją ominiemy. Tak naprawdę podstawą jest tak, że wykorzystujemy tutaj tą superpozycję stanów, czyli tego zwykłego i żywego kota dla poszczególnych kobitów i zakładamy, że układ składający się z tych kobitów może istnieć w wielu stanach kwantowych jednocześnie. Tu mamy trzy wartości, na przykład trzybitowy komputer kwantowy, trzykomputer kwantowy, trzybitowy zwykły. No i zwykle musimy sprawdzić wartości 0,01, 0,10, 0,00 i tak dalej. Potem to obliczać w komputerze kwantowym mamy wszystkie możliwe, mając trzykomputerowy komputer, znamy wszystkie w jednym kroku, mamy wszystkie wartości, wszystkie wartości jednocześnie, więc wszystkie obliczenia. Dlatego też tego nie sprawdzałem w każdym cenie, ale gdzieś znalazłem takie wyznanie, że mamy do dyspozycji komputer kwantowy o 5 kubitów. Miałbym moc obliczeniową większą niż superkomputer zawierający tyle procesorów, to jest wstrząs diagramu prawnego w świecie. Więc jeżeli jest to prawdą, to jest to głos przypominające. No niestety z tą wartością 500 jest ten problem, bo prototypy komputerów kwantowych, jakie zostały stworzone, to komputery najpierw 2-bitowe, później 3-bitowe, później 5-bitów, później 7, może kubit, to oczywiście 7 kubitów, a później nie mam informacji, nie wiem, że badanie zostało wypełnione, ale wydaje mi się, być może jest to brak obeznania się w szukaniu Google sprawił, że nie ma naszych wyników, może ktoś wie, czy jest więcej niż 7 kubitów. Może mnie interesuje, ale może zainteresuje w naszym pasie. Dobrze, czyli na tej chwili mamy 7 kubitów. Ten 5-kubitowy komputer naprawdę opierał się na obrocie z kinem elektronów, czyli jeżeli się obraca w jedną stronę, mieliśmy 0, obraca w drugą się obrócił, mieliśmy 1. My tutaj mieliśmy również tą zasadę superpozycji. Czyli jednocześnie z tym muszę wracać, i ja mam to, może to dla mnie sens, ale niektórzy mówią, że jakiś sens ma. Oznacza to, że będzie oznaczono bieżące zmiany wartości i 0 i 1 jednocześnie. No i oczywiście tutaj problem tego pomiaru, czy obserwacji tego zjawiska. Naprawdę możemy zmierzyć z pewnością tylko te stany pionowe i poziomy dla bazy prostej. No, na zawsze możemy tylko dwa, z myślę, że najwyższy stan zmierzyć do każdej klasy na klasie. No i w tym przypadku ten prototyp nawet wykorzystano w praktyce do rozwiązania problemu znalezienia okresu funkcji. Ten średniokubitowy wskazówek zaprezentowano i zaimplementowano ten problem, ten algorytm Shora na wartości takiej nieruchomiącej. Wysiłku większym dla nas, ale jak algorytm podobny wskazano, że rzeczywiście ten algorytm Shora działa i że rzeczywiście że komputery kwantowe na coś się w przyszłości przydadzą. I rzeczywiście udało się rozłożyć tą liczbę pierwotności. Dobrze, przesuwanie klucza w praktyce, czyli czy to, że Andrzej i Renata dadzą radę przeprowadzić tą transmisję najbliższych latach, wydaje się, że jest to całkiem realne. Już w 1989 roku był nowy Rady Miasta wprowadził urządzenie, które umożliwiało takie przesyłanie. Była to odległość 32 cm, no i przesyłanie tego do 10 bitów. Obecne rozwiązania są znacznie lepsze. Umożliwiają przesłać fotony na odległość 20 km otwartej przestrzeni oraz do 150 km z wykorzystaniem światłowodu. Tutaj problem
tych danych, powiedzmy, do satelity i wtedy ta odległość mogła być w pewien sposób. No, no, ale te 20 km i tak umożliwiają 70 km. Jakieś sensowne zakładowe, że na tego oczywiście mieszkamy 130 km. Ze względu na brak możliwości podstępu bez wprowadzania błędów, nie ma za bardzo możliwości zastosowania w praktyce przekaźników. I tak przynajmniej wszyscy mamy, ale pan się o tym zastanawia, bo dobrze, jeżeli chodzi o przepustowość, to znaczy możliwość czy prędkość przesyłu tych plików, w tej chwili no jest stworzono człowiek przystanie, dużo rodzaju, które umożliwiało taką zmianę, która sekundycznie staje się wystarczająca. To co rodzaju to było dłuższe. Transakcje finansowe, tutaj zaprezentowane jakby możliwości przesyłania plików w praktyce. Tutaj był magistra Wielia i Barka. No i tutaj wykonano transmisję 300 euro na 160 metrów. Wykorzystano tu spontane fotony. Co to są spontane fotony? Dwa słowa może. Są dwa fotony, które wiemy, że na przykład jeden jest w stanie 0, drugi jest w stanie 1 i jednocześnie wiemy, że jeden jest w stanie 1, a drugi jest w stanie 0, czyli są. No, jest to ciekawe, bo są oba są jakby w przeciwnych stanach i w obu jednocześnie. I jeżeli zmienimy stan jednego, to jednocześnie zmienia się wraz z stan drugiego fotonu. Sieć komputerowa. Sieć komputerowa fantowa, tak naprawdę jest to normalna sieć komputerowa, w której dane są szyfrowane. Aby wykorzystać klasyczne prawa fizyki, Kofa jest story uzupełnienia bezpieczeństwa transmisji wymiaru tego klucza. No i tutaj dwie komunikujące się strony Izalis, bo zakładamy, że muszę stać na kampu, są połączone do zwykłego dużego przewodu i tworzą obwód zamknięty. I każdy z nich dysponuje dwoma zestawami, na przykład o okolicznościach 10 i 20. Każda ze stron połączona do przewodu w jednym momencie podłącza do przewodu to rezystor ten. No i mamy możliwość otrzymania trzech stanów. Obie podłączą stronę 10, obie 1000, obie 1000, druga 1000. I tak naprawdę te dwa przypadki nas za bardzo interesują. Interesuje nas ten przypadek. Z zewnątrz wiadomo tylko, że jakby opór wynosi 1010. Ale nie wiemy, która strona zastosowała 10, a która zastosowała opór 3000. Jednak Alice, skoro zastosowała sama 10, bierze opór zastosował 1000 i na opór. I tak naprawdę każdy tak o takich własnościach może być wykorzystywany do przekazania jednego bitu. No i tutaj w praktyce posłów jest niemożliwe poprzez włączenie samego, poprzez włączenie się do wody i przyłożenie, a jest możliwe, okej. Okay. Ale z pierwszym odkryciem w ten sposób bitem rozsłuchujący zostanie zamaskowany. Dobrze. Czy macie jakieś pytania? Może tam się powiedzieć. Nie wiem, ale może się chyba. Albo nie zrozumieliście, że to może powodu, jak nie zrozumieliście. Już nie wiem, żeby później ci teraz jeszcze raz nie będzie się pisać. Nie mam książki, tylko chyba za tym muszę rozmawiać. Chodzi o to, żeby i Renata, załóżmy, i Andrzej ustawiają te polaryzacje, powiedzmy, ustawiają. I Renata sobie najpierw ustawia te fotony losowo, a następnie Andrzej sobie losowo ustawia tą pasę. I powiedzmy na podstawie tego, co wymieniają publicznie, są w stanie określić, kiedy on ustawił OK, a kiedy nie. Nie muszą jakby, Andrzej nie musi wiedzieć, nie musi się pytać publicznie Renaty, jak ukierowała te fotony, ani Renata nie musi wcześniej się dowiadywać, jak Andrzej
będzie ustawiał cały ciąg tych dróg. Po transmisji po prostu komunikują się i stwierdzają, kiedy ustawili jakie zgodne tą bazę do tego fotonu, a kiedy nie. Jeżeli jest zgodne, to jest OK, jeżeli nie jest zgodne, to odwalają. Dobrze. Jeżeli będą jakieś pytania, to z chęcią odpowiem, albo wystarczy odpowiedzieć w dokładzie.